montować, dlatego trochę wcześniej jestem, bo muszę sobie ustawić wszystko. Tu jest tak dziwnie, że muszę to wszystko najpierw włączyć, żeby móc się ustawić. Więc o kurczę, właśnie mi pękła ta. Pękła mi właśnie. A dobra, nieważne co mi pękło. Nieważne co mi pękło. Muszę sobie tylko ustawić porządnie. Poustawiam sobie też ten telefon. Myślałam, żebym miała komputer z boku, ale jednak sobie na telefonie was tutaj uruchomię, żeby widzieć komentarze. W domu oczywiście jestem dzisiaj sama jak zawsze, więc mogą się pojawić różne tutaj jazzy, także się nie zdziwcie. Muszę się znaleźć. Jeszcze nie ma 21, także jeszcze jest czas na to, żebyście się zeszli. No dobra, ale czy już mojego live'a widać? Dobra. Jest na żywo. Ściszyłam się. O, hej, Jaga, już jest ktoś. No to super. Kurczę, jakbyście mogły udostępnić dziewczyny, to byłoby super na grupie gdzieś tam. Hejka, o, Agusia już jest. Cześć, witajcie. Sprawdzam tylko, jak to widać, wszystko działa. Od razu wyciągam trupa z szafy. Pogubiłam paznokcie. Bo niestety moja Ewa, która mi paznokcie, cześć Agata, robi, zabalowała na wakacjach i przyniosłyśmy wizytę i wyglądam po prostu tragicznie. Ale jeśli mogę was prosić, bo ja nie jestem zalogowana na tym telefonie, jakbyście mogły udostępnić na gruszkach, wrzucić posta na gruszki, ja sobie go tutaj z komputera udostępnię, na trzy fronty teraz jadę. Jak teraz jak jesteśmy, to jest tylko dobrze? Nie, jest okej, no. Okej, mam jeszcze pytanie, to jest taki dłuższy live czy krótszy live? No nie wiem, ile nam zajdzie, już zaczęłam w ogóle. A, dzień dobry wszystkim. No, ale wiesz co, nie wiem, z godzinka na pewno. O, dziękuję, pozdrowienia z Gniezna. Warszawa mnie pozbawiła, no dokładnie. Aha, sobie słychać, dobra. Czekajcie, ja zobaczę, czy ja mogę sobie podłączyć słuchawki, bo muszę zobaczyć, ile mam tych... Ile mam procent. Kurde, trochę się obawiam. No właśnie, mam jeszcze problem z tym mikrofonem. Mogę jeszcze na chwilę, tylko że ja nie będę widziała, jak mi się to będzie rozładowywało i to jest cały problem. Będę starała się mówić głośniej. Mam nadzieję, że będzie ok. Na razie stoję, bo niestety z tymi iPhone'ami jest tak, że albo ładuję, albo mam podłączoną słuchawki. I teraz się zastanawiam, czy je podłączyć. Po prostu obawiam się, że może mi się rozładować telefon, nawet nie będę o tym wiedziała, że mi się rozładuje. Dziewczyny mają dobry dźwięk. Kurczę, zobaczcie dziewczyny, ja się postaram podnieść jak najwyżej z moim krzesełkiem i się zmieścić pod stołem. Jestem prawie przy telefonie, więc tak naprawdę powinno być w miarę ok. Jeszcze spróbuję was troszkę niżej ustawić, ale sobie właśnie zrobiłam małe kuku. Widać i słychać. Słuchajcie, no lepiej na razie nie będzie. Mam nadzieję, że będzie ok. Ja staram się mówić głośniej. Mam nadzieję, że nie zadrę całkiem gardła, bo... Ja jak mówię głośno, to zaraz mnie gardło boli. Ale tutaj Justynka mówi, że słychać, więc może nie jest najgorzej. Ja wiem, że ten dźwięk nie jest najlepszy. Muszę jeszcze tutaj ogarnąć sobie parę rzeczy, jeśli chodzi o mikrofon właśnie dobry. No ale mam nadzieję, że będzie ok. Do pionu. Aga mówi, że mam was do pionu ustawiać. Słuchajcie, dzisiaj... Dzisiaj, aha, ja sobie tylko jeszcze odpalę, czy tam ewentualnie któraś tu się publikowała. Proszę, żebyście wrzuciły na warsztaty ze Scapcade, bo ja po prostu, chociaż nie, ja to mogę zrobić z komputera, dobra. Ja sobie poradzę z tym, ale nie wiem, czy już ktoś nie... O, dobra, Agnieszka już tutaj podziałała, upublikowała, dobra, więc ja to jej zatwierdzę sobie tylko. Na Agusia już mi zrobiła to, co należy. Super, dziękuję ci, Aga, bardzo. Mówię, będę się starała mówić w miarę głośno, żebyście mnie dobrze słyszały. Cześć Sylwia, cześć Kasiu, cześć dziewczyny, witajcie. Dzisiaj live'ik pomyślałam sobie taki produktowy trochę, trochę testowy. Mam trochę nowych rzeczy z Crab Booking Shopu i Biedronki. Oczywiście nie da się zrobić warsztatów w Crab Booking Shopie i w ogóle w sklepie, żeby czegoś sobie nie kupić, więc oczywiście znowu roztrwoniłam kupę pieniędzy, ale wiecie, raz na jakiś czas to można, dlaczego by nie. Także pokażę wam za chwilę, co kupiłam, ale też wam pokażę, jakie prezenty dostałam od Eweliny. Mam nadzieję, że Ewelina tu będzie, bo muszę wam powiedzieć, jaki Ewelina ma YouTube'a. Zaraz spróbuję sobie to obczaić. Ewela, kurczę, już właśnie nie pamiętam, ale zaraz sprawdzę, poczekajcie.
W Poznaniu niestety mnie nie będzie, kochana, dlatego że ja nie wiedziałam, że będzie zlot w Poznaniu, a tak się składa, że mam 40 30 września i po prostu zorganizowałam swoje własne urodziny. Dlatego nie będzie mnie w Poznaniu, bo po prostu ten zlot mnie zaskoczył i no myślałam, że się nie odbędzie. Czekałam długo, naprawdę czekałam długo, aż coś będzie wiadomo, no ale długo nic nie było wiadomo, więc no więc jest jak jest. No niestety mnie w Poznaniu nie będzie, a żałuję. Zobaczcie, tutaj Wam pokażę jeszcze moje nowe prezenty, które dostałam. To jest, słuchajcie, fotka z naszych warsztatów, było super, dziewczyny mi się tu wpisały z tyłu, także będę mogła sobie to gdzieś w jakiś albumik wrzucić. I na początek pokażę Wam właśnie, o czekajcie, mam tutaj YouTube Eve Creative, właśnie Eve Creative, zapraszam Was do Eweliny. Ewelina robi cudowne prace, między innymi właśnie lale, które już widziałam. Przecież my na tą imprezę się prosiłyśmy. No właśnie. Cześć Aniu. O, cześć. Cześć Natalka. Witajcie wszyscy. Tak, no ta impreza się prawdopodobnie odbędzie, chociaż nie jestem też pewna, bo wiecie jak to będzie w październiku. Nie wiadomo co się będzie działo. Cześć Foxy Arts. Ja nie pamiętam, przepraszam Was, że nie pamiętam dokładnie kto jest pod każdym nickiem. Musiałabym sprawdzić, także wybaczcie mi, że tak będę się do Was zwracać. Lala nie ma pazurów. Lala ma tylko różowo-fioletowe włosy, tak jak ja miewam. Róże we włosach. Słuchajcie, kieckę, fioletowe girki. Także jest urocza. Będzie się działa u mnie to na półeczce. Zaraz ją sobie posadzę. Matko, tak Wam pokazuje, że widać tylko brzuch. Także lala z Crapgate już u mnie jest. A ja już widziałam te lale u Eweliny, jak byłam w Stanach, to tam ją znalazłam, pierwszy raz ją tam widziałam, jak ona prezentowała te swoje lale i po prostu byłam zauroczona. No i doczekałam się swojej, chociaż nie spodziewałam się, broń Boże, ale przyszła do mnie właśnie lala, także lale już sobie odkładam, zapraszam Was do, na kanał Eve Creative, tam tych lal jest bardzo, bardzo dużo, różne, możecie sobie kupić taką lalę, w ogóle tu mogę nogę na nogę założyć, ale fajnie ona wygląda, Boże, sobie mam później zdjęcie, jak na półce fajnie wygląda. Mozaika, hello! No właśnie, ja kurde potraciłam pazury, no ale mam nadzieję, że Was to tak bardzo nie będzie raziło w oczy. Tu mam, słuchajcie, w ogóle notesik, który mi dała Jara Gojusza, nawet nie rozpakowałam, ale zobaczcie jaki fajny, tutaj mam wszystkie dane od Eweliny, Facebook, Instagram, YouTube, strona w ogóle, Ewelina ma swoją stronę, także jest taki notesik, zobaczcie jaki fajny, z liniami do zapisków. Cześć Angelika, witam serdecznie. I zobaczcie, jakie dostałam. W ogóle przepięknie wszystko zapakowane, wszystko ładnie opisane, ale zobaczcie, ja zobaczyłam te kwiaty, to byłam po prostu oszołomiona. Już wypytałam się Ewelinkę, skąd miała taki cudowny wykrojnik, bo to jest jeszcze świetny wykrojnik do tego zastosowany. Ale słuchajcie, kwiaty są po prostu tak ładne, że pewnie będzie mi ciężko w ogóle je użyć. Tak jak papiery, wiecie, co po niektóre. Są po prostu przepiękne, fioletowe. Tu jest takie, one są w ogóle złotem wykończone. Muszę sobie w ogóle te środki kupić, bo nie mam tych środków. Na razie sobie wstanę, będę widziała, jak Wam pokazuję. Także kwiaty są tak po prostu śliczne, w ogóle kolory są tak bajeczne, zobaczcie. No, będzie mi ciężko, naprawdę. Linka, już jeszcze raz pokazuję. Linka, proszę bardzo. Eve Creative przez VV pisane. Wszystkie pytania odnośnie zakupów kwiatów to proszę dawać do Ewelinki. Wydaje mi się, że tak, no bo w ogóle to jest cudowny tekst. Zobaczcie, jaki fantastyczny tekst ma Ewelina na swoich ulotkach. Tutaj, roba. Jestem godzinami spędzonymi w skupieniu, jestem miłością włożoną w każdy szczegół, jestem rękodziełem. Rewelacyjny tekst, po prostu przepiękny. Tutaj już są te kwiatki podwójne, więc już tych drugich nie będę wyciągać, bo to są takie same. Także są przepiękne, więc zaglądajcie do Eweliny, piszcie do niej, bo ja naprawdę nie pytałam się jej, jak to jest ze sprzedażą, ale myślę, że tak, że sprzedaje też te kwiatki. Ona bardzo lubi robić te kwiaty. Także serdecznie Was do niej zapraszam. Dobra, kwiatuszki sobie na razie odłożę. No i teraz pokażę Wam, czym się skusiłam. O, jest Eve! No, Ewelinka, właśnie przekazywałam wszystkie dary, które od Ciebie otrzymałam, pokazałam dziewczynom i chłopakom.
Także no cudowne, po prostu cudowne. Zapraszam Was do Eweliny na kanał. Natomiast my dzisiaj skupimy się na tych dwóch elementach. Ja właśnie chwileczką wróciłam, kupiłam sobie pierwsze, lepsze Happy Color. Nie wiem, co to w ogóle jest za firma, ale kupiłam sobie pędzelki, bo wiem, że potrzebuję pędzelków do kolorowania tymi watercolorowymi akwarelami z Primy. Ja, słuchajcie, koło tego chodziłam, o mój Boże, no lata po prostu, bo jednak cenowo no to jest zabójczy, zabójcze są te farbki. Wiem, że są fantastyczne, bo już 100 tysięcy razy słyszałam, ale wiecie co, tu akurat moje serce podbiły kolory, to są po prostu moje kolory, przepiękne pastele, są też ciemniejsze. Jak zobaczyłam te kolory, to wiedziałam, że i tak kupię choćby nie wiem co, więc dzisiaj sobie zobaczymy, jakie to są kolory. Ja od razu mówię, to jest moje, ja jestem primowo, akwarelowo-primowa dziewica, więc ja nigdy tego nie używałam. Tutaj mają taki fajny wieszeczek, można sobie je powiesić, albo nie wiem, postawić, nie wiem, o co chodzi, ale chyba od wieszania to jest. Fajne metalowe pudełeczko i tutaj zaraz sobie zrobimy test. Do tego dołączone są właśnie wszystkie te kolory, które są w zestawie. Tak jak tutaj widzicie, będziemy sobie je otwierać i ciapać sobie tutaj będziemy je na tym próbniku, żeby sobie zobaczyć, jakie są kolory, a potem przetestujemy je już na pracy i będziemy testować, słuchajcie, watercolorowe akwarelki, tak? No dokładnie. Makaroniki, dokładnie. I będziemy je testować na nowych zestawach stempli, które po prostu skradły moje serce. Było i więcej, ale no wiecie, trzeba po prostu sobie dozować przyjemności. Kupiłam zestaw Have a Jawsome Day, czyli właśnie taki z tymi rybkami. Ja przede wszystkim do kolorowania nie jestem stworzona. To znaczy inaczej, ja lubię kolorować, ale jakby nie pochłonęło mnie to w ten sposób, żeby jakoś tam kolorować dużo. Ja po prostu koloruję okazjonalnie i dlatego kupuję wzory, które są raczej takie pełne, nie ma tam dużo szczegółów, czyli wiecie, wystarczy, że zrobicie dwa kolory i będzie stempel pokolorowany, więc troszkę sobie tak ułatwiam pracę z takimi stemplami. No i tutaj Aloha, Be Your Own Shark, chyba to jest, I'm Bananas About You i Flippo Birthday, albo Slippo Flippo to chyba jest, Hippo Birthday, to jest H, Boże, jestem ślepa, bo to jest hipo, to po tam przecież. Także uwielbiam właśnie takie gry słów, zdecydowanie po angielsku się one zdarzają, nie po polsku, no ale mimo wszystko też mi się wydaje, że są czadowe. Craft Emotions firma, no i ja kupiłam je, tak jak mówię, w scrapbooking shopie. Także za półtora tygodnia spodziewajcie się zakupów z Craftweny, w której też będę miała warsztaty. Także sobie je przetestujemy, w sensie no, po prostu to nam posłuży, żeby przetestować nasze nowe akwarele. I słuchajcie, w Biedronce wynalazłyśmy z Zuzą teraz, jak byłam u Zuzy. Cześć Beatka! Cześć! Dawno się nie słyszałyśmy. No miesiąc temu. Prawie miesiąc temu. Boję się ruszać. Kupiłam sobie zestaw takich markerów. Jest napisane, że to są markery alkoholowe do prac artystycznych. 12 kolorów plus blender. W tym jest blender, bo 12 jest wszystkich. No i wydaje się, że faktycznie one są trochę kolorami tak do siebie po dwie, że tak powiem, sztuki połapane. Zobaczcie, tak to mniej więcej wygląda. Są fiolety, róże, dwa róże. Dwa tak jakby pomarańcze. Tutaj, no nie wiem, z czym ten kolor połączyć, ale generalnie są tak po dwa, więc jestem bardzo ciekawa. To jest ST Majewski. Nie wiem, co ten ST ma znaczyć. Marker Alcohol Ink. Czy to jest Sound, czy Stanisław, nie wiem. Ale Majewski. Tyle się działo u Was. U mnie mam zajęcia nowego wnusia. Kubuniusia. Wow, ekstra. Ja już chyba gratulowałam, no się tak mi się wydaje, a chyba, że to było Was więcej, o Matko Boska. Stanisław, no właśnie tak myślę, że to Stanisław Majewski, ale przepraszam, nie znam, ale wiecie, ja generalnie no, nie obracam się w tych klimatach artystycznych za bardzo, więc to jest dla mnie taki po prostu dodatek. No i słuchajcie, kupiłam stamperię Alice. Ja tą stamperię oczywiście już wcześniej widziałam, ona mi się przewijała 100 tysięcy razy i obiecałam sobie, że zrobię właśnie album z tej Alice. Cześć Gosiu, pokażę Wam te papiery, chociaż pewnie je znacie, bo no nie są nowe, ale fajnie, że udało mi się je wyhaczyć. Przepiękne karty, w ogóle mam,
jak zwykle będzie mi ciężko w ogóle ruszyć te papiery, bo wiecie, no, coś się bardzo podoba i nie ma tego dużo, to jest ciężko to w ogóle ruszyć, więc nie wiem jeszcze, co z tego będę robiła. To będzie jakiś mały albumik, na pewno z kieszeniami, gdzie te karty będą wykorzystane. Właśnie tagi, no taki prawdopodobnie będzie z papierów, albo Stefan, dokładnie. Stanisław Stefan. Także będę chciała zrobić z tego jakiś mały mini albumik. Pewnie będzie z torebek, bo ja bardzo lubię efekt właśnie torebek i uwielbiam tego typu papieru czy z torebkami. Będzie mi go ciężko pociąć, bo on jest, to jest duża kolekcja, więc już wiem, że będzie mi ciężko nowe potni, coś takiego. Będę jakieś składanki chyba kombinować. Nie wiem, jeszcze zobaczę. Ale no nie mogłam sobie odpuścić tej kolekcji. Ja też uwielbiam Ewelinkę Alicję. W ogóle uwielbiam ten film, uwielbiam bajkę i no całą tą historię. Te papiery nie widzę, że nie są łatwe. Będzie mi ciężko je w dobry sposób wykorzystać w małym projekcie, bo z jednej strony karty, wiecie, kolekcja jest dość wąska, w sensie jest niewiele kart, każda chyba są po dwie, tak? Czy po jednej? Po jednej. Zmyliły mnie tutaj te tyły, ale to są dwa różne, to chyba były dwa serca, nie? Mi się wydawało, czy nie? Serce, no właśnie, dlatego mi się wydawało, że są dwa. Także nie będzie to łatwe, ale podejmę się wyzwania. No zostaw, że wezmę po prostu oprawię i na ścianę powieszę. Dwa live naraz i boję się, że pomylę, gdzie komentuję. Aha, jakiś jest live jeszcze jeden, nie wiem, kto teraz prowadzi live. Nie wiem, czy Eunika nie prowadzi chyba jeszcze jakiegoś live'a, nie? Czy jak to, kto tam prowadzi? Chyba ona miała kończyć jakoś po 21, mi się wydaje. No, dzięki Ewelinka. Ja też nie mogę doczekać, aczkolwiek mówię, będę miała problem, ale będę to jakoś tam wycinać, co nie wiem, będę kombinować. O, cześć Alicja, u Ciebie też leżą. No Alicja, sobie widziałam, Twoje albumy były fantastycznie połączone z innymi papierami. Muszę znaleźć jakieś kolekcje, która by do tego pasowała, więc będę się musiała no, wysilić. Cześć Ashi Furion. Przypomnij mi, kto to jest Ashi Furion. Mój Boże, nie możecie się jakoś normalnie nazywać. Stanisław Jan Majeki, pierwsza fabryka ołówków w Królestwie Polskim. Kurde, proszę bardzo, jaka informacja. No to już wiemy, kto to. Ale to jest chyba, chodzi o te obrazy tutaj, no nie? Że to jest... A, nie wiem, kurde. Aha, Ania, dobrze, Ania nasza. Dobra, Ania nie znam. Okej. Okay. Dobra. Także o, tu będą fajne takie małe do wycięcia, takie małe, wiecie, kartusie, które ja też ubóstwiam, chociaż nigdy nic na nich nie ma. No ale dobra. Także mamy tą Alice i będziemy sobie z niej kombinować. Okej, okay. Słuchajcie, na początek robimy test. Tak jak mówię, nie znam się kompletnie na tym, na farbkach. Pierwszy raz będę z nimi pracować, najpierw sobie muszę wszystkie odpakować. One są chyba na... To jest plastikowe, dobra, plastikowe. Muszę sobie je wszystkie pootwierać, także na razie nic się tu nie będzie ciekawego działo. Ale nie znam się na papierach, nie znam się na pędzlach i ja po prostu jestem papierowa. To, co robię teraz, próbuję sobie te używać, to po prostu będzie moja taka dziewicza podróż. Muszę je tutaj powkładać, żeby sobie ich nie zniszczyć. Chyba się tutaj wciska, tak? Mi się wydaje. Ale jak widzicie, że robię coś głupiego, to krzyczcie. Jakbyście widziały, że coś nie tak robię, co trzeba. Sok z gumy jagód mam, ale nie wzięłam go. Znaczy mam go w pokoju, niewiele już zostało, bo sama resztka, ale jestem sama z dziećmi, już też nie mogę sobie pozwolić, więc dzisiaj po prostu nie ma soku z gumy jagód. O, Aga mówi, że jest bloczek papierów. No widzisz, no to już będę musiała zamówić. Zamówi Marta z Kradwene. Muszę do niej napisać, może będzie. Może mają nawet ten bloczek. Tnie mi coś wam też. Komu tnie? Ja tutaj oglądam siebie na telefonie i nic mi nie tnie, więc podejrzewam, że to jest kwestia gdzieś tam internetu u ciebie, wiesz, bo przekazu, że tak powiem, bo u mnie tutaj nic nie tnie. Dajcie znać, dziewczynek, tam u was. To są farbeczki z. Tutaj jest okładka z Prima Marketingu, akwarelowe farbki. Dokładnie wyglądają jak cukierki i dlatego właśnie je wzięłam. To był ten moment, który zdecydował, że skusiłam się, aby je kupić, bo te kolory po prostu mnie oczarowały, są przepiękne, są takie vibrant, czyli jak to się mówi, takie
mocno napigmentowane, tak? Takie, wiecie, vibrant, czyli takie mocne, niby pastele, ale mimo wszystko takie mocne te pastelki. Także, no przepiękne są te kolory. Nie mogłam się powstrzymać i w związku z tym wydałam moje ostatnie pieniądze. Oj Boże, dobra. Mogłam to zrobić wcześniej, nie pomyślałam o tym, wybaczcie. No ale dajcie znać, co tam u Was. W końcu troszkę możemy sobie też pogadać o Kuberschmittach. Jedyną głupotą, jaką mogłabyś zrobić, to polizać farbkę. Nie, nie planuję. Nie planuję, także spoko. Ale już połowę mamy za sobą. Teraz lecimy z drugą połową i będziemy kombinować, kolorować. Także słuchajcie, nie bierzcie tego warsztatu za jakiś, jakby, to nie jest raczej warsztat, to bardziej jest po prostu live produktowy. Ja nie jestem tutaj specjalistką żadną i nie będę tutaj uczyła niczego, po prostu zobaczycie, jak będzie wyglądał mój test i mój pierwszy raz z farbkami akwarelowymi od Primy. Wiem, że też bardzo dobre są z renesansu farbki, więc być może się na nie przerzucę później, jak mi się spodoba, aczkolwiek wiecie, że ja jestem skrapową, co ja mówiłam dziewczyny w Warszawie, że jestem skrapowym snobem. Więc u mnie firma też gra rolę. Ojejku, nie macie czym palić, ale co będę mówić? No lubię po prostu mieć ładne rzeczy z dobrych firm i no jak czasem nie stać, to sobie coś kupię, jak czasem nie stać, to sobie nie kupię, no i proste. Pieniądz rzecz nabyta, dokładnie. U mnie trochę nie wyostrza. Słuchajcie, jeszcze też patrzcie na jaką macie na waszej transmisji. Na dole jest taka ikonka, gdzie możecie sobie zwiększyć. Ja powinnam nadawać to w HD. Gosiu, to są farbki z Primy. Tutaj leży pudełeczko. Prima Marketing, farbki, które się nazywają Pastel Dreams. Tak się nazywa ta paletka. Bo paletek jest dużo. Także to jest Pastel Dreams i dlatego są na moim biurku. Tak, skrapkę i taki będzie tytuł tego filmu. Skrapkę i tracie dziewictwo z akwarelami. Tak, to jest mój pierwszy raz z Wami, dokładnie. Ups! One są w ogóle takie przedziwne, bo wyglądają jakby były miękkie, a nie są. Dobra, słuchajcie. Nie wiem, ile się nakłada wody na taką farbkę. Czy one na początku się są takie bardziej... no, będziemy się... Kurde, ja sobie tak powkładam, że teraz nie widzę numerów. O, jestem. Odblokowało mi się chyba. O mój Boże, dobra, poczekam aż się... O, dobra, odblokowało mnie, bo już się słyszę. To pisz nam, co robisz. Dobra, nie, nie, powinno być zaraz ok. U mnie już się odblokowało, dajcie mi znać. Bo mi tu w telefon... Ja też widzę czarne tło teraz. Czarne tło, czarna dziura. Czy ktoś widzi jeszcze coś poza czarną dziurą? Czarne tło. No właśnie. Jezuniu. Dalej jest czarne tło. No nie wiem, co zrobiłam, słuchajcie. No tak to jest, jak się ma telefon podłączony. Słuchajcie, w takim razie, no nic, przerwiemy i ja odpalę jeszcze raz tego live'a, bo słychać nie widać. No właśnie, wiem. Ja też widzę, że słychać. Więc słuchajcie, ja się rozłączam. Słychać mnie, ale nie widać. Ciemno widzę, ciemność widzę. Słuchajcie, rozłączamy się i po prostu ja będę musiała potem w jakiś sposób to połączyć. Nie wiem, czy mi się uda połączyć te dwa live'y, czy nie. Także dobra. Holender.